Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was, Szanowni Państwo, w kolejnym materiale o kolejnym drzewkowym okręcie i tym razem omówimy sobie amerykański krążownik tieru 9, czyli Buffalo. Oczywiście mówimy tu o linii do DSA i będziemy sobie mówić o tym okręcie, jak tym grać, żeby się grało w miarę sensownie, jak to zbudować, jak tego używać. Otóż, moi drodzy, jeżeli ktoś zasadza się na tą linię, żeby grać tak, jak gra się na przykład na Nowym Orleanie, na Baltimore, czy właśnie na Desie, to tam się głównie gra jobem, no bo stojąc jobem tracimy tylko 1/3 siły ognia. Jeżeli jesteśmy ustawieni właśnie noskiem do przeciwnika, nie tracimy połowy, tak jak w tym przypadku. Także stanie Buffalo przy wyspie i strzelanie tylko z dwóch przednich wież, to jest no takie trochę, no połowa ognia idzie się wozić, nie? Także połowa siły ognia jest niewykorzystana. W związku z czym ja tym okrętem stacjonarnie nie grałem nigdy i myślę, że moja wersja wydarzeń jest całkiem fajna, bo można tym okrętem sporo zrobić, tyle że bardziej trzeba się nastawić na kajtowanie. Troszeczkę mniej przydatny w takiej konfiguracji jest radar, bo nie zawsze jesteśmy w stanie go użyć, nie jesteśmy gdzieś tam przyczajeni za wyspą w pobliżu kapa czy jakiegoś newralgicznego punktu, który musi być ochroniony. I powiem Wam szczerze, że na tym okręcie jest to jakoś do przetrzymania. Można tego radaru sobie użyć później, nie trzeba go palić na pałę, żeby podpłynąć do kapa, puścić radar i zdechnąć, bo jesteśmy pierwszym okrętem do ostrzału. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę fajnie mi się tym okrętem gra i nie skłamałbym, gdybym powiedział, że to jeden z moich ulubionych okrętów. Ale co za tym idzie, zmiana stylu gry niekoniecznie wymusza tutaj zmianę kapitana, bo to też jest ciężki krążownik, tyle że nie stoimy nim w miejscu, a bardziej ruszamy się po mapie. Co będziecie mogli właśnie w tej bitwie sobie tutaj zobaczyć. Jest to na pewno odskocznie, jeżeli chodzi właśnie o styl gry, bo tam mamy raczej stojące okręty, gdzieś tam koło wysepki, a tutaj trzeba kręcić dubskiem, uważać kto do nas strzela, z jakiego kąta i co jesteśmy w stanie zrobić. Wydaje mi się, że te 12 dział takiego kalibru z reloadem tam te 10 sekund to jest naprawdę fajna rzecz, bo możemy naprawdę dużo zrobić używając pepanców. I tak jak Wam niedawno mówiłem w materiale o Baltimore, że tam pepance to jest nasze główne uzbrojenie, tak tutaj powiedziałbym, że takie 50-50. Trochę pepance, trochę obeczki, zależy od sytuacji, ale już bardziej nastawiałbym się właśnie tutaj na wykorzystanie częściej tych odłamków oburzących. I teraz tak, jak okręt jest zrobiony, to Wam pokażę na końcu. Na razie zajmiemy się tym, jak się tutaj rozgrywa bitwy. Otóż, najlepiej oczywiście kajtować, czyli dopłynąć do jakiegoś punktu, jeżeli się tylko uda to zawrócić. I można sobie od przeciwnika odchodząc strzelać ze wszystkich dział i pozwolić mu, żeby albo nas gonił, albo no raczej jeżeli będzie uciekał, to sobie dużo nie postrzelamy, ale zawsze jest jakiś darmowy damage, bo będąc ustawionym tyłem, albo przeciwnik właśnie tak jak tutaj widzicie, trafia nam we wieże tylne, albo pociski odbijają się od kadłuba i nie robią na wielkiej krzywdy. Oczywiście jeżeli za dużo pokażemy tego boku, to wiadomo, że to zaboli, ale można sobie tutaj pozwolić na takie kajtowanie, no i pozostaje nam tylko obserwować mapę, kto do nas strzela. Oraz manewrować prędkością, także albo troszeczkę do przodu, troszeczkę do tyłu, trochę postoimy i tak właśnie dupką sobie będziemy tutaj przeciwnikowi przed lufami kręcić, także oni będą chcieli nas użreć, a my będziemy im to jak najbardziej utrudniać. Wykrywalność 10-7, także nieco dłuższa od zasięgu radaru, więc jeżeli jesteśmy wyspotowani, to musimy wyczuć odpowiedni moment, kiedy ten radar puścić, żebyśmy deskę wykryli, o ile to oczywiście niszczyciel nas spotuje, bo często będzie tak, że te spoty będą się jakoś tam nakładać. Jak my widzimy krążek, to i on nas widzi i wtedy możemy sobie użyć artylerii głównej i zrobić mu spore kuku. No torped nie ma na tej linii, w zasadzie ani jedna, ani druga linia amerykańskich krążków torped nie ma. Czy to źle? Wydaje mi się, że może nie, bo gdyby te torpedy były, zależy oczywiście od zasięgu, jaki te torpedy by miały, to by troszeczkę wpływało na psychikę, że a mam torpedy, podpłynę bliżej, żeby je zrzucić, tak jak to wygląda często na niemieckich krążkach, które też są bardzo dobre do kajtowania właśnie i do palenia przeciwnika z daleka, a ludzie mając torpedy 6-kilometrowe często decydują się na jakiś samobójczy rajd, żeby a użyję torped, bo mam, nie? No i jednak się okazuje, że torped zabrakło zasięgu, bo tylko 6 km i na ten zasięg nie dopłynęliśmy i jesteśmy w porcie.
Więc tak, szukanie przestrzałów to jest też ważna sprawa, jeżeli tylko się da gdzieś stanąć za wyspą i korzystać z paraboli tych pocisków, która no aż tak wysoka nie jest, jakby się mogło wydawać, ale spójrzcie, że tutaj na przykład już ładnie przez wyspę przerzuciłem, nikt mnie nie spotuje, także wydaje mi się, że można się tak pobawić, ale jest to troszeczkę bardziej trudne niż na przykład na Desie czy na Baltimorze. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie, także zapraszam Was do dyskusji w tym temacie. Na razie za dużo tutaj nie zrobiłem. Ale tu jeszcze będzie troszeczkę postrzelany. Teraz zobaczcie, tam mamy sobie Neptuna, który zaraz wejdzie w zasięg mojego radaru i zostanie przeze mnie tam troszeczkę ugryziony. Na pewno bardzo przydaje się perk na szybsze przeładowanie załadowanych pocisków, bo to w sytuacji, kiedy ktoś nam się pokazuje burtą, skraca nam to przeładowanie w tym przypadku do 5 sekund. Jeżeli mamy na pokładzie Halseya, to jeszcze szybciej nam się to załaduje. I powiem Wam szczerze, takie żonglowanie pociskami to jest podstawowa rzecz na tej linii. Może nie aż tak bardzo na desie, ale tutaj na pewno, jeżeli jesteśmy w ruchu i często zmieniamy pozycję, gdzieś tam wyskakuje ktoś na blisko ustawiony pięknie burtą, to naprawdę warto tym uzbrojeniem sobie tutaj trochę pomaglować, żeby a to pepanc, a to obeczek i jednak coś tutaj wybierać w tych pociskach. Spójrzcie, tu podchodzimy sobie już elegancko pod Neptuna. Izumo zostanie sfarmiony, bo tu naszych okrętów jest całkiem sporo. Na szczęście udało mi się go dopalić. No i spójrzcie, teraz czekam, aż obróci się dupeczka. Nikt mnie w tym momencie nie wykrywa, także radar już gotowy. Zaraz będziemy tutaj pana sobie Neptuna z dymu wyciągać. Bo on sobie tutaj bardzo pewnie się chyba czuje. No ale to był niezwykle krwiście czerwony Neptun, z tego co pamiętam. Ta bitwa jest dosyć stara. Chyba z początku patcha, ale jednak pamiętam. Zobaczcie, rzucony radar przez Piotra Pawłowska. I będą dwie salwy i Neptun będzie w porcie. Tym bardziej, że nie bardzo manewruje, bo w sumie nie widzi, kto go radaruje i skąd może przylecieć salwa. Jedna. Druga. Ładujemy, puszczamy radar i kończymy robotę. Kąt dosyć spory, ale jak widzicie, wystarczająco duży, żeby te pociski spenetrowały i wysłały Neptuna tam, gdzie trzeba. Wiele osób mnie pyta, czy ten okręt przeskakiwać, czy grindować. Powiem Wam, że dla mnie grind tego okrętu to jest naprawdę przyjemność. Przeskoczyłem go za jakieś tam 80 tysięcy free expa, bo już mi się nie chciało po prostu, bo ja nie lubię czekać. To jest niestety moja wada. Nie lubię czekać, w związku z czym stwierdziłem, że tam no kupię sobie desa, ale tego okrętu sportu nie sprzedaję. Jak były ranking, jeszcze rankingówki te stare na wyścigu zbrojeń, to byłem zachwycony Buffalo, jeżeli on dostał buffa na reload i na camo. To był po prostu potwór. Także gorąco polecam ten okręt. Nie przeskakujcie go, bo naprawdę fajnie się na nim gra. Chwilę przed nagraniem tego materiału zastanawiałem się, czy nie nagrać materiału o Puerto Rico, bo styl gry jest identyczny. Puerto Rico to jest takie duże Buffalo, taka mała Montana, coś tego typu. Ale zdecydowałem, że jednak nagram coś o okręcie, który każdy może mieć, bo jednak z dostępnością Puerto Rico jest spory problem. W związku z czym, jeżeli ktoś Puerto Rico posiada, to może dokładnie te same cechy i ten sam gameplay zastosować tam i na pewno będzie również zadowolony. Także ruszamy się, nie stoimy w miejscu, bo to jest strata połowy naszej siły ognia, a to przy takim uzbrojeniu wręcz niewybaczalna strata, więc trzeba sobie po prostu kręcić się i korzystać z tego, że pepanców jest w salwie dużo, są mocne i mocno biją, także pancerniki też nieraz można bardzo ładnie zaskoczyć, waląc taką salwę z 12 dział. Na Puerto Rico działa to bardzo podobnie, tylko że tam mamy dłuższy reload i większy kaliber, ale tutaj naprawdę jestem zadowolony z tego, co te działa są w stanie zrobić. Więc moi drodzy, nie omijajcie tego okrętu za free expa, bo to jest trochę strata naprawdę potencjału tej wajby, a myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie stać w miejscu, zwłaszcza dziobem. Jak już stoicie, to raczej gdzieś na otwartym terenie, tak żeby mieć możliwość manewrów i raczej stójmy do przeciwnika tyłem, żeby móc uciec, to raz, a dwa to, żeby lepiej móc odbijać pociski. Bo jednak stojąc tyłem, chcąc strzelać ze wszystkich dział, musimy ten kąt nieco zwiększyć i czasami, no wiadomo, czasami się przegnie i ta salwa wejdzie od przeciwnika, ale w większości przypadków ten kąt będzie na tyle mały, że my będziemy strzelać ze wszystkich dział, a przeciwnik będzie się od nas odbijał. No może nie w tym momencie, jak ja tutaj stoję, ale zobaczcie, że ten okręt mi się zaraz tutaj schowa za wyspę, nie, nawet nie wiem, czy wystrzeli. Nie, główny artyler nie wystrzelił.
I na rankingówki na tierze 9 dla mnie to jest okręt, który na pewno bym bardzo chętnie wyciągnął. Niestety jest pewien problem z Alaską, bo Alaska nas penetruje, a my Alaskę będziemy penetrować w burtę dopiero na małych odległościach. Mimo tego, że to jest duży kaliber amerykańskie pepance, to Alaska jednak jest ciężka do przebicia. Kronstadt już sobie z Alaską jako tako radzi, ale to jest największa zmora tego okrętu. Buffalo kontra właśnie Alaska to jest największy problem. Z pozostałymi okrętami radzimy sobie wręcz śpiewająco. Także naprawdę okręt warty grindu, warty posiadania. U mnie to jest punkt w porcie, którego nie pomijam. Zawsze trzymam go w porcie u siebie, nie sprzedaję. I cóż, powoli będziemy kończyć bitwę, bo to już ostatnie moje momenty. Tam jeszcze pogoniłem troszeczkę tego Richelieu, ale reszta okrętów była już poukrywana na końcu mapy, także już odpuściłem temat. Tutaj leci jeszcze jedna salwa w kierunku Ruperta. Zobaczmy, czy to on będzie tutaj mój. No nie, nie udało się ukraść niestety. Także mam tutaj dwa fragi, pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć i zaraz przejdziemy do omówienia perków i ulepszeń na okręcie. Osiem do dwóch. Czy ten Rysiu się spali od mojego ognia, bo jest 102 tysiące męczniku. Tak, dopalił się. Także 3 fragi, 103 tysiące, tak? Mniej więcej około 100 tysięcy średniego damage'u się kręcę na tym okręcie, także myślę, że nie jest źle. Jak na krążownik myślę, że nie jest źle. To już nie ma co oglądać, będę tylko płynął sobie na kapa C, żeby go przejąć, także pokażę wam, jak mam zrobionego kapitana. No i zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że jakieś tam materiały się niedługo będą pojawiać, ale powiem wam szczerze, że ostatnio posłucha. Ogłosiłem powrót Bitwy Miesiąca, ale od 2 tygodni nie zgłosiła się nawet jedna osoba z powtórką, także myślę, że edycja w tym miesiącu nie wypali, także no zobaczymy, co będzie później. Oczywiście są jeszcze panazjatyckie krążowniki tuż za rogiem, więc trzeba się będzie nimi zająć. Jeżeli chodzi o ulepszenia i kapitana, to wygląda to następująco. Jak słyszycie, głos zaczyna odmawiać posłuszeństwa, także w tym materiale z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.